Dobra, za dużo tutaj łażę. Powinniśmy się posuwać do przodu. Fajnie, że Judy się przydała w akcji. O, komputer. System monitoringu. Zdalne przejęcie. Tu się zawsze coś tłucze, nie wiadomo dlaczego. Nie ma tu nic ciekawego. Cholera, nie udało się po cichu. Szkoda. Cholera. To jednak coś z tymi kamerami było nie tak. Kurczę, ładnie się podeszło do wszystkiego, a... No ale jesteśmy na tym minus dwa. Przeładować broń. Co ja mam za dziwne bronie? Gdzie jest strzelba? Copperhead, a tu Ajax jest lepszy, tu powinna być strzelba. A to? Jest ten Hill, skalpel imprecyzyjny. Coś fajnego. Robimy precyzyjnie. Ciekawe co znaczy, że to jest snajpa? Clear. Keep going. Johnny? Covers. Classic. Can't go wrong. Except these are solid steel, not the soft core plastic kind. Even if you come here on your own, gunning to become a star, there's no guarantee you're ever getting out.
not me, not me. Schodzimy niżej. Tu co jest? Kasa. Bierzemy kasę. Komputer. Rzęczy zasila. A, to sama Julie będzie w tym grzebać. Okej. Okay. Dajcie Evelyn, polecenie się zmieniło. Dobra, mi się wydaje, że ona to zostanie. Ja idę dalej. I ten nie jest zaalarmowany, tak? Gutted out all her implants. And why stop there? Took a few internal organs while they were at it. How so very resourceful. Scavs. No matter how many you stamp out, there'll always be more crawling around somewhere. Figure you've made their acquaintance. Afraid so. Dobra, Johnny. Lokalna sieć. Wyglądam na kamery, ale nie wiem, czy one coś mi kreatywnego tutaj wniosą do sprawy. O, tu jest Patafianin. Dobra, zawsze będziemy wiedzieli. I następna dwójka Patafianów. Czy jednak to było przydatne bardzo? Ich tu nie było wcześniej. A ja tutaj może nawet wejdę niedługo. Bardzo dobrze. O, tu następni są. Jasne, gwint. Kurczę, nie było ich wcześniej, teraz są. No. To jest pomieszczenie, którego wcześniej nie widziałem chyba? Nie, byłem tu. Dobra.
myślę, że tutaj nic więcej to nie wniesie do sprawy, ale trzeba to wyłączyć. Nie. Zaglądam te same kamery, ciągle to wyłączam. Zgadzam się, że perfumy to jest rupieć. Ej, oni są... O shit, oni są już tutaj. Tam podszedłem, grzebałem w kąpie, nie widziałem ich. Oni teraz już są, dobra. Ale to są... Tu bym był nawet widoczny chyba, tak? A może niekoniecznie? Ostrzem odkryte w szepu. Jara, co? Dodatkowy komputer? Wiadomości. No jak przyda nam się na coś ta laska z Jigji, którą nam opchnął Dr. Fingers? Ta laska to zły omen, tyle mogę powiedzieć. Powinniśmy się jej stąd pozbyć jak najszybciej, a już na pewno nie nagrywać z nią BD, bo jak się rozejdzie, to będziemy mieć przejebane. To lepiej przecież jakieś omeny, kurwa, klątwach, tutaj Hamona. Jakby moja babuszka wstała z grobu i wierzę, że się tak zostałeś pod jakieś nieprzytomnej dupy. To ty wierzysz, zresztą nie odpowiadaj, po prostu to odstaw, bo już ci się mózg lasował. Przecież widzę, co nie laska, że będzie dzień smurę, bo co gorsza od moksów, jak nie tykam tych naszych prochów, tralala. Dobra, przeczytaliśmy. Lokalna sieć. Nie wiem, ja to wszystko oglądam, ale... To potem jest ryzyko. Czy jakaś kultura nie wychodzi z tego? Wyłącz. Wyłączony. Teraz nie wiem, coś da załatwić po cichu? On teraz się w tą stronę odwrócił. What's there to hate? That nobody checks on us and every day is chill. That we don't have to stand outside all day in the rain? That sucks so much, man. Yeah. No. I hate that everyone here is dumber than bricks. Hey, the door is open. Walk out. No one will stop you. Or I could just crack your skull. Shut you up. Who put sand in your ass? No one. I just hate it. It always smells like piss and a rotting corpse. Take a walk to the docks. Your brain needs air. I hate the dogs too. The whole city is one giant rot pile.
Shit. Stupid motherfucker! Zasłonę. Bardzo ciekawe. Stop this fucking game! Ładna strzelba. Tędy idzie przejść. Where are you? Close to the studio, I think. You find anything useful? Read up the elevator. Should be easier to get out of here. You really don't fuck around, do you? Wait one sec for me. Idzie do nas, dobrze. Mam dużo amunicji do pistoletu. To die!
No to może teraz ją znajdziemy. That's Evelyn. Just don't touch her. If she's recording, you'll scramble her brain. Wait until I cut her link. Johnny, też jesteś tutaj. No dobra, to ruszymy z tym. Zobaczmy. Tell me when you're gonna yank it. I'll break the link at my end at the same time. All right, let's do this. Oh shit, jak ona wygląda. Wait for my signal. Here goes. Ready? Now! Thank God. Evelyn, you hear me? Nie, nie możemy o to pytać. Kto ci zlecił akcję teraz? She okay to be moved? No brain hemorrhages, damage to the spine? Doesn't seem to have any wounds. Guess we got no choice. Let's get her somewhere safe. Fast, too. Which way? I sealed the doors and managed to power the elevators. Elevators it is, then. Dobra. Chodź, Johnny, tu nie ma czego szukać. Jedna Evelyn. Come on, is it really that hard? Please, just one. For me. Co za Judasz? To chodzi o zapalenie papierosa. Won't hurt those rosy lungs of yours any more than różowe płucka, tak, tak. So quit stalling and start puffing. Aha, bo on siedzi w jej głowie i chce się zapalić, a nie może. Dobra, tylko dla Johnnego. Finally, something better than exhaust and the stench of the city. Don't tell me you don't feel it. Bym cię, John, wystrzelił w kosmos z tymi fajkami normalnie. We going in? Tylko pewnie masz lepsze wszepy. Tak. I teraz wygląda to, że fabuła daje nam przerwę, ale nie dokończmy. Let's get out of here. Didn't go through hell and back just to stand in front of a door. Zwłaszcza, że po wstępnym montażu mam 20 minut filmu. No, shit, not good. Co? Uszkodzenie chipu relik. Wiadomość od Meredith Stout? Co jest grane? Widek rozegrany po mojej myśli, dziękuję. I pamiętaj, nigdy się nie spotkałyśmy. Ej, ale to są ciekawe responsiki. Szkoda. Chciałam przyjrzeć się twojemu tatuażowi z bliska. Nie zauważyłem, że Meredith ma jakiś tatuaż, ale... Hotel Mateo, pierwsze piętro. Przyjdź sam. Będę. Okej. Okay. To było ciekawe. Zadanie ukończone bez wad. Okej, okay, dobrze. Wgrywają się coś nowego od Meredith? To z takim... Wi się trzęsie, bo się krzani relik. Nowe zadanie. Zadania wchodzą, gdzie? Kopentane. Chcecie zobaczyć, o jakie chodzi? Nie wiemy, co nas czeka. Trzecia część nocy. A, porozmawiaj z Judy. Dobra, to jest Judy. Stary znajomy. To Takemura. I tu Hellman. Chciałoby się kontynuować, tak? Ale z Takemurą, ale tu Hellman? Jak tu była taka rozbudowana misja? Dobra, to zostajemy. Układy na szczycie. Dobrze. To jest ogólnie fajne. Ryzyko średnie. Co tu mamy na skróty? Nie zmniejszyło się to ryzyko. Dobra, czyli to. O, mamy oznaczenie nowe.
Czyli nie trać mi czasu. Pozmawiać Judy. Chociaż nowy obszar, mieszkanie Judy. Łazieneczka. She's sleeping. At least I think she is. Her eyes are closed and she's not shaking anymore. I would have already killed her by now if I didn't feel so bad for her. Nie, nie chciałbym używać tej opcji. How's she feeling? Use your imagination. That place sucked every last drop of humanity from her. It's not enough. She already gave up everything she had. I just kept taking more and more. She's in some kind of trance, like she's folded into herself. No reaction to her surroundings whatsoever. I really, really didn't want to poke around in her head. I did it for you. I just want you to know that. Dobrze. Nie wiem, czy to używać. You're mad at her. Why? When you asked me to scour her behavioral chip, I was just about done dealing with your shit. Judy, I didn't have any. I know. It's okay. So I don't get why. You'll find out in a sec. I'll show you the virtue I found. Czyli coś znalazła u niej w głowie. How many BDs did you manage to rip? Two. Only one of them's intact. Understandable though. The rest, well, they're in the same shape as Evelyn right now. Guessing you saw them already. Yeah, had to wrestle to make sense of the whole thing. But I don't want to say anything and taint your perspective. You should go in with fresh eyes. Okay, show me. Give me a sec while I set the parameters. Guess we'll find out if our doll really did lose her tune. Gdzie jesteś, żony? Nie widać cię. Coś opcjonalnie porozmawiaj z Evelyn? Nie wiem, czy tak... Czy... A, tu jesteś, żony. I'll be the first to admit, this does not look good. Mhm. Nie dotykanie jej w tym stanie. Hey, how you feeling? Need anything? Not here to nag. Just talk. Nie. Daj mi spokój. Wyduszanie z niej czegoś. Może później będzie można z nią pogadać. Co tu jest? Się coś podświetla, nie wiadomo co to jest. Chodźmy do Judy. Szkoda tej Evelyn. Nie wiadomo co z nią zrobić w ogóle. Tu wchodzimy. Funkcja obsługi pojazdu, Thornton. Weźmy to. A to ten Thornton? Myślałem, że to jest samochód, a to jest chyba to. My się będziemy bawić jakimiś rzeczami też. Have a seat. Dobra. All right. Ktołeczek. Roll it. Data was in pretty rough shape. Not all that editable. Huh. Glad you managed to salvage him in the first place. Needs a second to load. Quality's lousy, but I did what I could. Kurde, już wchodzimy, tak? Okej. Będziemy razem się bawić, bro. Every single piece of tech I see, security. We need a layout of the whole room. We will get everything else we need from the virtue. What about his messages?
Only if you can do it and be parfait, Bori. It's most important that he suspect nothing. Try to be your usual relaxed self. And if he starts talking about the biochip himself, should I... Biochip? Where you hear this? That is not of interest to you. You spin the virtue, you come back here, we give you the eddies. That is your one job. The rest is none of your concern. Understand? Gdzieś widziałem. Ta osoba kojarzy mi się z czymś, co było pokazywane. Z nagrania Braindance. Aha, ja tak przeleciałem, przesłuchałem tego na żywca, ale teraz musimy... Chyba restart zrobimy. Przytrzymaj. I teraz tak, warstwa wizualna i teraz jak tu się... Tryb edycji muszę wejść, tak? Tryb edycji. Może cofniemy troszkę. Ku. O, odtąd. Tap. Take a look around if you want. Hologram. I think I recognize these. What are they? Vive markings. You familiar with them? Not enough to know what they actually mean. Heard of who might use them, though. Who? Could be the Voodoo Boys, but that's just a hunch. Can't be 100% sure. The spine-chilling Netrunner crew? Hard to find, because they don't want to be. I wouldn't know where to start. Dobra. To mi się kojarzy sposób mówienia tej osoby. Nie chcę teraz w ogóle szperać gdzieś i szukać, do kogo ona jest podobna, ale pamiętam, jak były pokazy przedpremierowe, no jeszcze dość dawno temu, i coś goście, którzy robią coś swojego na Twitchu czy w ogóle w internecie, wyszli uszczęśliwieni, że jak to oni mówili, że moi ludzie są w grze, bo oni byli z pochodzenia Haitańczykami i nie wiem, teraz nie chcę przekręcić, czy język kreolski, coś takiego, że tutaj jest to przedstawione w sposób taki naturalny, że Wii musi sobie wszczep zainstalować. To są informacje, które mam z tego. To z tym kojarzę to wszystko i teraz no, szukamy chyba dalej. What am I looking out for? Stop. Can't see your face. Under normal circumstances, that kind of encryption's easy to crack. But not this time. Whoever she is, she's got serious net running skills. That, or someone's working it for her. Dobra, czyli tu rozumiem, że pani się maskuje. I może wydawała mi się do czegoś podobna. To właśnie do jakiejś takiej czarnoskórej osoby. Mogącej z tego gangu pochodzić. To jednak nie rozpoznamy jej w ten sposób tak łatwo. A przynajmniej nie powinniśmy być tacy bystrzy. Teraz, aha, ja tu mogę się przecież poruszać, a jak... Nic nie mamy, nie? Ona jest całkowicie zaszyfrowana. I teraz tak, zawsze przy tych Braindance'ach się zastanawiam, czy coś jest takiego niepodanego na tacy. Tak zupełnie... Aha, wyszedłem z tego zasięgu, tak? Okej. Okay. No to chyba możemy to... I jak tu się... Aha, tak się idzie do góry, dobra. Tak wolałem trochę z góry patrzeć na to. Do końca. Sami wyciągnę z Braindance'u wszystko, co nam potrzebne. Okej. Okay. No to jedźmy, bo... Aha, mam nie puszczać, dobra. W warstwie ciepła może coś odkryjemy. To trzeba sprawdzić chyba. Stop. Maybe, but... All of them are from Pacifica. Narrows down our search, at least. What now? Looks like I'm going on a field trip to Pacifica.
With Bendensu. Czyli oni są już zadowoleni. A ja się zastanawiam, czy tu jest jeszcze coś do odkrycia. Aha, wracamy, tak? Bo oczywiście mnie kusi. Czy CD Projekt Red nie ukryłby czegoś przed nami, tak? Żebyśmy się może domyślili? Za dodatkowe punkty doświadczenia coś znaleźli? Tu się skanuje. Zmień warstwę. L shift, tak. What am I looking out for? Every single piece of tech I see, security. We need a layout of the whole room. We will get everything else we need from the virtual. What about his messages? Only if you can do it and be parfait bully. It's most important that he suspect nothing. Try to be your usual relaxed self. And if he starts talking about the biochip himself? To jest jakaś kaplica? Krzyż tam widzę? W wersji termalnej nic nie ma, nie? Nic nam się nie wykrywa. Hologram. Świątynia. Należy do Voodoo Boys. No tak, jak tutaj widzieliśmy te symbole Voodoo, no to naturalne, że to może być jakieś świątynie. No i zwróciłem. Powiedzmy, nie pomyślałem o tym. Przewinijmy jeszcze raz. I jeszcze zmiana warstwy na dźwiękową. Chociaż to pewnie nic nie będzie. To forma, trzeba sprawdzić, nie? Czemu nie? It's most important that he suspect nothing. Try to be your usual relaxed self. And if he starts talking about the biochip himself, should I... Biochip? Where you hear this? That is not of interest to you. You spin the virtue, you come back here. We give you the Eddies. That is your one job. The rest is none of your concern. Understand? Dobra, to po prostu na poważnie nic nie ma. I wychodzimy z Bradens. Tam jak ten Bradens skanowaliśmy. What's up with you? Woman who hired Evelyn. Any idea who we're up against? Your guess is as good as mine. Sorry, V. Now we know what happened to Clouds. They're the ones who tried to flatline her. Launched a nuke at her chip. So it was punishment? For getting played by her? She knew more than they thought she knew. Couldn't let that go. So that's who she was running from. Looks like Evelyn never told us the whole truth. You're telling me. If I'd known what she'd gotten herself into... I'm so mad at her. Her only job was to record a virtue. Pretty damn amazing she managed to organize a full-blown heist. And swipe the biochip from under her boss's noses. So that's where you came in. She hired you. And brought this all on herself. On you two. There's one more recording. No właśnie. Wanna see it? Dawaj. Sure, why not? Nothing can surprise me at this point. Co jest? Judy jakoś tak się trzęsie, jakby się... jakby... w kaszle? Oui, oui, allez. Nous avons raison, vous êtes tout intelligent pour ça, pour te bien. A, tu jest coś.
On n'est pas enragé. En plus, c'est plus bon moyen nous gagner pour nous réveiller. Non, il te regarde, nous sommes bien, mais là. Vous gagnez plus bon l'idée? Très bien. Si vous décidez si c'est pas critique, ça me pense. À continuer à faire travail. What language is she speaking? Dunno. Haitian Creole? It is the Voodoo Boys. Wait, let me see if I've got an auto-translator. Meantime, you try to tune into the phone's frequency. See what the other side's saying. To jest ten moment, w którym przełączamy się na warstwę audio. Jak łatwo się domyślić. Aha, tryb edycji przede wszystkim. Dobra. Warstwa audio, no bo w warstwie wideo nic nie zdziałamy. Restart. No tutaj nic nie ma, tak? Muszę wejść na ten termalna. Zły ten, zła warstwa. Jeszcze raz. Ja nie zrozumiałem nic. Silverhand? We have to know what they're saying. Could be important. Fine. Just found the auto translate package. Should get along fine with your system. I'll install it now. To lekcje językowe. No, powinienem się cieszyć, że dostałem z Afriko przewin do tyłku. Czytajmy, nie? Bo napisy będziemy mieli właśnie jako tłumaczenie. Jest aż za sprytna. Nie zdradzi nas. Nie odważy się, zresztą teraz jest teraz już za późno. Chciałbym podzielić twoją pewność, że Silverhand doprowadzi nas do Alt. Do Alt? Alt? Nie pamiętam, jak nazywała się dziewczyna żonego Silverhanda. To jest może... może warto tak po prostu znaleźć, ale może też dowiemy się tego w grze, no bo chyba na tym to polega, że nie wiemy teraz, co jest grane. Masz lepszy plan? Tak myślałem. Wracaj do pracy. Bardzo ciekawe. Ciekawe, co na to Johnny. I don't get it. What's this have to do with Johnny Silverhand? He died like forever ago. Tu go widzimy. V, you got any idea? No. Tak, gościu, zaraz cię wsypię. Biochip we stole. It's got Silverhand's engram burned onto it. Engram? Digitized psyche. Personality construct. Can you give me a minute? I need to go over some stuff in my head. Of course. To jest ten moment, w którym mamy miejsce na misje poboczne. Know who they are, who the woman is? Any idea how we find them? Fuck, V.
I've been dead the last half century. Sorry if I'm unable to hand you all the answers on a chrome fucking platter when you snap your fingers. These people, what could they want from Alt? How the hell should I know? Got no notion whatsoever? One way or another, everything leads back to that Netrunner. Finding her's our biggest priority. If she knows as much as I think she knows about the chip, she can help us out. Thought you said nothing could help us. Nah, just find us that Juju wirehead, okay? Porozmawialiśmy z Johnem, porozmawiajmy z Judy. Będzie to zupełnie dobry akcent na koniec odcinka. Może jeszcze z Evelyn? Czy będziemy teraz coś wyduszać z Evelyn? Alana ma to Karenów. Ja mam tylko dwa. Wait, you got any idea how to get in touch with the Voodoo Boys? Why? Worried that I'll give Evelyn up to him? No. I didn't trust you at first, but... Well, if you wanted to get back at Evelyn, you would have done it already. So why the worried look? I want it all to work out for you. You got a plan? I'll ask around. Make a few calls. Let me put it this way. The Voodoo Boys wouldn't trust a cat if it walked onto their turf. But someone's gotta know a way in. Well, good luck. Hope you won't need it. Reputacja. My jest od cholery kontraktów. Thanks, Judy. No, V. Thank you. You're a good person. Evelyn could never see what was under people's skin. If she could have gotten to know you a bit better, then... Who knows? Things might have turned out differently. No i w ten sposób nawiązujemy pozytywne stosunki z Judy. Więc wie, do czego to się przyda. Bo tam mamy umówione spotkanko z Meredith Stout, które wcale nie musi się dobrze skończyć. Now that's fucking Shimra. Think that's how she winds down? After a day's work of tuning hardcore smut? Wouldn't be surprised. No, interesting. Place looks like a fucking antique museum. I guess you should feel right at home. Taste, except for one thing. And what's that? Way she looks at you. Don't pretend you haven't noticed. Makes you all mushy inside. I can feel it. Zazdrośnik. Zazdrośnik. Zazdrośnik John zniknął. Zresztą mniejsza z tym. Opuszczamy mieszkanie Judy, zostawiając... Co to jest tam? To przecież to nie? Coś na zewnątrz chyba. Nie można się dostać do Evelyn, ale to powiedzmy już nie jest problem na teraz. Teraz fabuła nas przerzuca dalej. Świat. I zobaczymy, do czego to doprowadzi. Witaj w Pacyfice, zadzwoń do Mr. Hensa. To jest powiedzmy następna misja. Misja trzecia, część nocy nam się skończyła. Ja wam dziękuję. Dosztukuję to wszystko, zesztukuję to wszystko razem, żebyście zobaczyli dokończenie przygód na drodze do uwolnienia Evelyn. Biedna dziewczyna. Do zobaczenia. Na razie, cześć.